Cześć, jestem Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie, a my dzisiaj sobie porozmawiamy nie tylko o bieganiu, ale również o piłce nożnej. Andrzeju, jak ci na imię? A moim dzisiejszym i waszym gościem jest Kamila. Cześć, siema, Kamila. Siema. Jak to się w ogóle stało, że ty piłką nożną się interesujesz, bo to nie jest codzienność u kobiet? No nie, nie jest to codzienność u kobiet. No ogólnie piłką nożną się interesowałam szybciej niż bieganiem, bo to się zaczęło jeszcze jak byłam o wiele młodsza, w podstawówce byłam, krótko po euro u nas w Polsce. Tak bardziej się kurczę zainteresowałam, bo na początek no wiadomo, takie dziecko, no to tam nie zwracał uwagi, ale było te euro, no tam się co nieco obejrzało, no wiadomo, jakie te euro było do zapomnienia. No potem przyszły no eliminacje, no niestety na Mistrzostwa Świata się nie udało do Brazylii. No, ale potem były eliminacje do Mistrzostw Europy we Francji, które no poszły dosyć i tak się bardziej zaczęło. No a tak bardziej piłką zaczęłam się interesować, no tak można powiedzieć, ze sprawą Roberta Lewandowskiego, bo podziwiałam go. Te jego osiągnięcia, wszystko. No poszedł do Bayernu, no, przez to też między innymi kibicuję temu klubowi, bo podoba mi się ich filozofia. No i tak się kurczę zaczęło, to dzięki niemu, bo zainteresowałam się i tak dążyłam do tego, żeby coś robić z tą piłką, no ale niestety nie wyszło. Wyszło z bieganiem, ale piłka pozostała. No to już od razu odpowiedziałaś na kolejne pytanie, jaka drużyna jest najlepsza, to już wiemy. A powiedz mi, no dobra, ale to zainteresowałaś się tą piłką nożną i co? Od razu założyłaś trampki i grałaś w tą piłkę, czy najpierw było oglądanie meczy? Najpierw się zaczęło właśnie od oglądania meczy reprezentacji, bo no, nie miałam możliwości oglądania piłki klubowej. No tam wiadomo, jakieś tam takie poszczególne mecze to tam widziałam, ale niezbyt ciekawe, bo wiadomo, jak to polska ekstraklasa. Potem, jak już byłam starsza, jak już tam własne pieniądze wpadały, to wykupywałam tam te dostępy do tych kanałów sportowych. Tak się zaczęło oglądanie całej takiej europejskiej piłki klubowej. To ile lat się już interesujesz tą piłką? Bo mówisz, że w podstawówce, okej, no wiem, że jesteś młodsza dużo ode mnie, no ale to ile lat już tą piłką się interesujesz? Bo jeżeli chodzi o bieganie, to widzę tam od ostatnich chyba 3 lat biegasz, co nie? Tak, bieganie to jest tak od ostatnich 3 lat. Jeszcze jak pandemia się zaczęła, to pani z WF-u mnie namówiła. A piłka nożna to tak na poważnie będzie 9 lat. Mówisz, że musiałeś wykupować jakieś tam kanały sportowe? Tak. I wtedy co, Ekstraligę, Ekstraklasę też oglądałaś? Czy od razu już jakieś tam europejskie ligi? Europejskie ligi bardziej, bo ja wiem, że nie jestem jakaś, kurczę, wiadomo, spec od piłki nożnej, ale no, chyba każdy przyzna, że europejska piłka ma wyższy poziom, taka bardziej przyjemna dla oka jest. Mhm. I ciekawiej się to po prostu ogląda, są większe emocje, bo jest większa stawka. No ta nasza polska ekstraklasa, są też ciekawe mecze i fajnie się też niektóre mecze ogląda, ale no ta europejska jednak jest ciekawsza i lepiej się ją niestety ogląda. No to nie, na pewno się znasz. Spalony wiesz, co to jest. Tak, wiem. Spalony. Teraz jak jest VAR, to kurczę czasami te spalone, mogliby zmienić te przepisy. O, to do tego dojdziemy. Najważniej, jak już kobieta wie, co to jest spalony, to już jest w ogóle bo niektórzy mężczyźni, nie wiem, czy wiesz, że nie wiedzą, co to jest spalony i nadal jak oglądają mecze, to można byłoby się z nimi wykłócać, czy był spalony, czy nie było spalonego, co nie? Robert Lewandowski nie gra w Bayernie, ale ty nadal śledzisz piłkę nożną, jeżeli chodzi o Bundesligę, tak? Tak. No ogólnie to było tak, że no wiadomo, byłam o wiele młodsza, no nie miałam tych wszystkich dostępów do tego wszystkiego. No, tam się zaczynała przygoda z Facebookiem, właśnie z Instagramem, z tymi informacjami wszystkimi. No i można powiedzieć, że zaczęłam śledzić Bayern od pamiętnego meczu Roberta, gdzie strzelił 5 bramek w 9 minut. Się zainteresowałam po prostu Bayernem, tak śledziłam na bieżąco. Wcześniej grał jeszcze w Borussii Dortmund, to też wiedziałam, że grał w Borussii Dortmund, no ale po prostu nie miałam możliwości śledzenia wtedy tych meczy. No ale tak jak przyszedł już do Bayernu, jak już tam miałam możliwość jako tako śledzenia tego, to tak się zainteresowałam. Spodobało mi się to, jak oni grali przede wszystkim i tak na bieżąco ich obserwowałam. Pamiętasz, jaki to był mecz, z jaką drużyną Bayern grał? Z Wolfsburgiem wtedy też. To jakaś wysoka stawka meczu była? Wysoka może nie, ale grali i przegrywali.
1 do 0. No i Lewandowski siedział wtedy na ławce, wszedł w drugiej połowie i strzelił 5 goli w 9 minut, co jest rekordem do tej pory. Nikt jeszcze tego nie pobił. No fenomen, nie? To no, chyba w jakichś tam okręgówkach i ligach to takie mecze się odbywają, gdzie tam po 11 do 12, ale no na wysokim poziomie tyle bramek strzelić w kilka minut, tak, no to fenomen, prawda? Tak, tak. Nawet Cristiano Ronaldo ani Leo Messi tego nie dokonali, także to jest wyczyn. No właśnie, to już rzuciłaś kolejnymi nazwiskami, to kto po Robercie Lewandowskim? No jeżeli chodzi o takich ulubionych piłkarzy, to ogólnie nie mam jednego ulubionego piłkarza. U każdego coś cenię, ale pomiędzy tą dwójką Cristiano Ronaldo a Leo Messi bardziej cenię Cristiano Ronaldo za tą pracę, którą wkłada, bo Leo Messi też może wkłada pracę, bo nie wiem, nie śledzę ich na co dzień, tak mniej więcej. No, mi się wydaje, że Cristiano Ronaldo jednak musiał trochę więcej poświęcić niż Leo Messi. On miał bardzo dużo pomocy ze strony klubu, a Cristiano Ronaldo jednak musiał sam na wszystko zapracować. Też był od rodziny rozdzielony, także... Czyli tą historię trochę tam gnach. Ja przed chwilą, żeby nie wyjść na gamonia, jeżeli chodzi o piłkę nożną, sprawdziłem i widziałem, że niektórzy zawodnicy, właśnie Cristiano Ronaldo ma 620 milionów obserwujących na Instagramie. To 620 jest milionów. Sama w sobie, on ma najwięcej w ogóle. To chyba marki samochodu, nawet niektórych tak porównuje człowieka do samochodu, ale to chyba nawet niektóre marki samochodów nie mają tak dużo obserwujących. Nie. Cristiano Ronaldo w sam sobie jest taką marką, że choćby coś zrobił, to zaraz się staje fenomenem i każdy próbuje go naśladować. Mhm. Jest tak jakby właśnie wzorem dla wielu ludzi. No, a tych obserwujących, co prawda nie wiadomo, czy wszyscy to są prawdziwi obserwujący. No jak to na Instagramie, nie? No, ale ma najwięcej z wszystkich ludzi na całym świecie, a tych ludzi jest dużo. To jak już tak obserwujesz tych zawodników, obserwujesz również tą pracę, którą oni wykonują, jakieś tam, nie wiem, myczki podczas grania. Ja też nie znam się na piłce nożnej, to też od tego zacznijmy, nie? Ja w polskiej lidze to wiem, jakie są drużyny, bardziej wiem, kto z kim się nienawidzi i kto z kim się lubi, ale nie znam ani piłkarzy, ani technik gry. Czy jak obserwujesz mecze piłki nożnej, to widzisz progres na przykład jakiegoś zawodnika albo regres jakiegoś zawodnika? Widzisz, w jaki sposób oni operują tą swoją umiejętnością? Tak, to jest widoczne. Jest kilka przykładów takich zawodników, gdzie załóżmy w jednym klubie robili cały czas progres, poprawiali swoje umiejętności, a zrobili transfer, nie wiem, można powiedzieć, zbyt pochopny, albo to nie była najlepsza decyzja, zły kierunek wybrali po prostu i taki nagły regres zaliczyli. Na przykład taki jeden Hazard no, w Chelsea błyszczał, a poszedł do Realu Madryt i no, niewiele tych meczy zagrał, cały czas miał kontuzję i no, mega regres zaliczył. I dużo piłkarzy takie ma, kurczę, widać. Ale to co, może być to spowodowane zmianą drużyny czy miejscowości? No bo to wiadomo, jak to w sporcie. Miejsce zamieszkania też chyba może być. Tak, to są różne czynniki. No na pewno jeden czynnik to jest właśnie nowe miejsce. Trzeba aklimatyzacja, czasami bariera językowa, zanim piłkarz też opanuje język, bo każdy wiadomo też języki łapie inaczej. Porozumiewanie się. No, na przykład strefy klimatyczne. No, Hiszpania jest cieplejsza na pewno niż Anglia. I teraz też organizm musi się do tego przyzwyczaić. No, każdy klub ma innego trenera, który ma inne spojrzenie na grę, inną taktykę. Jedni bardziej są ofensywni, drudzy są bardziej defensywni, inni na rozgrywanie bardziej patrzą. No, wszystko na to ma wpływ i no, naprawdę jest bardzo dużo zawodników, którzy albo zrobili progres, albo zaliczyli właśnie taki regres. Bo wiem tylko, że nasza reprezentacja ma to do siebie, że zawodnicy w klubach grają dobrze, a w zespole reprezentacyjnym grają źle. Powiedz mi, co ty o tym myślisz? Czym to może być spowodowane? Nie wiem, jak tam jest wewnętrznie, bo nie do wszystkiego kibice mają dojście, ale ja osobiście uważam, że to jest po prostu... Od PZPR-u to się wywodzi, no po prostu nie dają szansy jednemu trenerowi. Na przykład Nawałka był bardzo dobrym, sprawdzonym trenerem, udało mu się zakwalifikować na te Euro, jakoś poszło, taktyka jakoś wyglądała, no ale też zawodnicy byli przede wszystkim inni. No, były Mistrzostwa Świata w Rosji.
spróbował czegoś nowego, no nie wyszło i od razu kibice, o Jezu, bo przegrywali. No to się też od kibiców bierze, no ale PZPN nie powinien na to reagować. Po prostu trzeba było przełknąć tą porażkę, dać mu dalej pracować, by wyciągnął pewnie z tego wnioski, bo każdy trener z każdej porażki wyciąga jakieś wnioski. Pewnie by wyjął z tego wnioski i by, nie wiem, wrócił do poprzedniego ustawienia albo do innej taktyki. No a niestety nasz PZPN to działa tak, jak działa i no, nie idzie, to nie daje czasu, zaraz jest zwek, nowy trener, nowy trener, a każdy trener ma swoje spojrzenie na grę, każdy trener ma swoją taktykę, każdy trener ma swoich wybranków, których powołuje i no tak to idzie. No wiadomo, reprezentacja to nie jest jak piłka klubowa, że mają treningi codziennie i się wszyscy znają, już mają niektóre tam zagrania takie z automatu, tylko muszą po prostu się bardziej poznać, dogłębnie kurczę i na tych treningach, które mają nie wiem, z 3 dni, czasami mają 2 dni treningów między meczami, muszą rozpracować niektóre tam zagrania, jakieś nie wiem, akcje czy cokolwiek popracować, to jest trochę mało czasu, więc no PZPN powinien inaczej do tego podejść. No mam nadzieję, że z obecnym trenerem nie będzie tak jak z poprzednimi, że będą zwalniani. Chociaż Paulo Sosa to sam sobie odszedł, to jest w ogóle też fenomen, że trener sobie sam odszedł, się z klubem dogadał. Ale, czyli to kasa pewnie. Tak, tak, tam poszła akurat kasa. Czyli co, myślisz, że to przygotowanie, ten obóz przygotowawczy reprezentacji powinien wyglądać troszkę inaczej, tak? Że powinni więcej ze sobą ogrywać się, żeby lepiej później jako drużyna występować. No bo faktycznie, jeżeli grają każdy w innym klubie, no to ten obóz przygotowawczy powinien być pewnie lepszy, większy. Ja mam na to spojrzenie takie, że jeżeli ludzie, kibice stawiają reprezentację na pierwszym miejscu, że to jest jakby reprezentacyjna piłka jest najważniejsza, że te Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy w Amerykach ich puchary są najważniejsze, to jednak ta ilość i intensywność tych meczy w piłce klubowej, europejskiej i w ogóle zagranicznej powinna być trochę skrócona, a to idzie w drugą stronę, że ta europejska piłka klubowa jest jakby bardziej intensywna, większe obłożenie jest niż ta reprezentacyjna, więc to z automatu nie ma możliwości, żeby ta reprezentacyjna kurczę jakoś wypracowała te automatyzmy, jeżeli też się trenerzy zmieniają i zawodnicy powoływani, no bo raz tutaj jest taki powołany, teraz tutaj taki jest powołany. No, ta sama osoba, która była wcześniej, chciałaby zagrać to samo z tamtą osobą, ale nie zagra, bo jest inna. Także tak czyli, mniej więcej to wygląda. Czyli jest ogólny bałagan. Jest ogólny bałagan. Gdyby jakoś to, nie wiem, UEFA z FIFA się dogadały, jakoś, nie wiem, doszłyby do porozumienia, żeby załóżmy, nie wiem, wakacje to był czas przeznaczony na piłkę reprezentacyjną, a reszta sezonu na klubową, to może by to inaczej wyglądało i te reprezentacje by grały trochę lepiej, bo nie tylko nasza polska reprezentacja zaliczyła na przykład taki zjazd, na przykład Niemcy, nasi sąsiedzi też przechodzą teraz obecnie w reprezentacji pokoleniową zmianę z tych starszych zawodników na młodszych i mają te same problemy. O, to nie wiedziałem. Te same problemy, że grają, ale im nie idzie. Czyli tak duża ilość jest tych wszystkich meczów ligowych, europejskich pucharów, czy tam później Ameryki, czy gdziekolwiek indziej, że reprezentacje mogą podupadać, tak? No reprezentacje na pewno nie podupadną, no to wiadomo, to jest fenomen, wszyscy się tym interesują, tylko po prostu mają za mało czasu. No, moje zdanie jest takie, że reprezentacje, jeżeli chcą coś osiągać, tak jak na przykład polska reprezentacja, czy inne, te słabsze reprezentacje, bo wiadomo, reprezentacja załóżmy Włoch czy Hiszpanii, która jest napakowana gwiazdami, no to wiadomo, że musi im coś wyjść, ale na przykład tak nasza Polska, czy inne reprezentacje słabsze, no to muszą trochę więcej czasu poświęcić na to, żeby te właśnie automatyzmy wypracować. No ale to też musi właśnie iść no, od związku, od PZPN-u na przykład, od nas, że żeby nie zmieniać tych trenerów, żeby dać im szansę, bo to jednak też jest ważne. Tak jak w pracy. Tak, tak. No jak po 3 miesiącach ktoś ci się nie sprawdzi, to nie wiesz, czy 4 miesiąca nie będzie najlepszym sprzedawcą na przykład w filmie, tak, nie? Tak, tak, całkiem podobnie to jest. Jaką ligę najbardziej obserwujesz? No najbardziej Bundesliga? to Bundesligę, nie? To Bundesligę, a potem w drugiej kolejności to ta top 5, nie? Tam Ligę Francja, Hiszpania, Anglia. A to co to za liga jest?
To jest Liga Europy. Nie, to aha, mówisz o ligach, o danych. Ligach, o danych ligach. La Liga, Hiszpania, tam Premier League. Anglia tam. Premier League, a jeszcze była francuska. Serie A, tak? To jest Włochy. To włoska liga. To tą ligę też obserwujesz w jakiś sposób? Też jakieś mecze oglądasz? Serie A. Tam od czasu do czasu, jak jest jakiś mecz dostępny w telewizji, to obejrzę, ale rzadko, bo no nie mam tych programów, a też nie opłaca mi się wykupywać każdych platform streamingowych, żeby to oglądać, bo. Każda liga jest pewnie w innej telewizji. To jest właśnie biznes, kurczę, że każda liga jest w innej telewizji i to trzeba wykupić to trzeba kupić tamto, żeby cokolwiek oglądać. Na przykład Bundesliga, którą oglądam, jest na Viaplay i Viaplay wykupiło też część udziałów w Premier League. Także niektóre mecze Premier League obejrzę. Serie A to tam tak poszczególnie jak, chociaż nie wiem teraz, czy Serie A jest na Canal Plus dostępna dalej. Wydaje mi się chyba, że nie, ale wiem, że czasami niektóre mecze Ligi z Francji, no najwięcej to oglądam tej Bundesligi, tak. To kto jest teraz liderem Bundesligi? No obecnie jest Bayer Leverkusen liderem. Bardzo przełomowy sezon. Tak? Naprawdę. Dlaczego? No są fenomenem w tym sezonie, to jest naprawdę szok, bo Bayer Leverkusen zawsze był taką jakby pośrednią drużyną Bundesligi, zawsze środkowe miejsca tabeli zajmował, no ale od kiedy przyszedł Xabi Alonso, który też poniekąd jest związany z Bayernem, kiedy zaczął ich trenować, miał swoje no, dosyć ciekawe spostrzeżenie na styl gry i to, jak oni grają w tym sezonie, no, po prostu zaowocowało tym, że mają zero porażek z wszystkich top 5 lig. Są jedyną drużyną, która nie ma porażki w tym sezonie. Ani w lidze, ani w lidze Europy, bo oni grają w lidze Europy. Także naprawdę to jest fenomen. A Bayern Monachium jak stoi teraz? No Bayern jest na drugim miejscu. No nie ukrywam, że ten sezon no nie jest zbyt ciekawy w ich wykonaniu, ale to też... Ale mimo wszystko są w czubie. Są w czubie, ale no ten sezon nie jest ciekawy mimo wszystko. Mi się wydaje, że to są po prostu konsekwencje tego, że zarząd też przechodził zmiany, bo wiadomo, starsze osoby odeszły już po prostu z tego zarządu. Były poprzednie osoby, no trochę zrobiły tam bałaganu, też zostały zwolnione. Teraz jest obecny zarząd, co chwilę ktoś tam się zmienia. Teraz ostatnio doszedł kolejny pan, który będzie się teraz zajmował sportem. Czyli biznes po prostu, tak, jest wymiana jest jakaś tam kadrowa i zaczynają się różne rzeczy dziać. A każdy zarząd miał swoje spostrzeżenie na sytuację i niektóre decyzje po prostu no, nie były zbyt dobre, tak jak na przykład zwolnienie trenera w środku sezonu w decydującej fazie, gdzie klub mógł tak naprawdę wygrać wszystkie trofea, został zwolniony pod pretekstem, że cele są zagrożone. No a przyszedł obecny trener Bayernu, który no, zaprzepaścił szansę praktycznie na wszystkie trofea i w zeszłym sezonie wygrali Bundesligę, można powiedzieć czwartym, bo drużyna, z którą szli łeb w łeb, no w ostatnim meczu po prostu no, nie udało im się. Przegrali bądź zremisowali, a Bayernowi się udało wygrać i to też ze sprawą, jakby można powiedzieć, ich diamentów z drugiej drużyny. Teraz obecnie jest w podstawowej drużynie. Drużyna ma być na nim budowana, a mowa to akurat o Jamalu Musiali. Także dzięki nie wiem, niemu. Kto to jest. Teraz kluczowy piłkarz Bayernu. Okay. No, ściągnięty z Chelsea za młodzików, grał w drugiej drużynie Bayernu, tam w kampusie, potem przeskoczył do pierwszej drużyny, a poprzedni sezon miał taki wybuchowy, wystrzałowy i teraz właśnie w tym sezonie jest jakby głównym zawodnikiem, także też fajnie, że się rozwinął. Zawsze mnie fenomen piłki, znaczy bardziej kibiców angielskich emocjonował, w jaki sposób, jak dużo na danej dzielnicy ludzi potrafiło przyjść na stadion, że nawet na takich angielskich dzielnicach, londyńskich dzielnicach, na każdej dzielnicy stadion, a mimo wszystko bardzo dużo ludzi było na meczu. W Niemczech też tak jest, że stadiony są nadal wypełnione po brzegi? Tak. W Niemczech w tym sezonie nawet jest... Niemcy górują nad Premier League w tym sezonie. Jest większa średnia frekwencja na mecz niż w Premier League. Wiadomo, to tam się jakoś przelicza, ale no, w tym sezonie niemiecka liga góruje nad Premier League.
co nie umniejsza Premier League, bo tam też zawsze jest atmosfera. Wiadomo, jak to tam potrafią być derby Londynu co tydzień praktycznie, bo w Londynie to wiadomo, dużo drużyn jest. Mi się wydaje, że to coraz lepiej idzie z tego względu, że klasowi zawodnicy też przychodzą do Bundesligi, bo no, coraz częściej no, te słabsze kluby, i to znowu jest zasługa biznesu, bo wiadomo, wpompują pieniądze w słabszy klub, przyjdzie jakiś inwestor. Z Arabii często są osoby, które po prostu pompują pieniądze, tak jakby to było, nie wiem, dla nich grosze. Kupują całą drużynę, cały klub, tak? I pompują pieniądze na to, co jest potrzebne, tam nie zwracają uwagi, czy to jest dużo, czy mało. I no, z małego klubiku się nagle robi potęga i to też zachęca klasowych piłkarzy i przychodzą po prostu. I ludzie, jak widzą na przykład takiego, tak jak teraz Harry Kane przyszedł do Bayernu, jak widzą takiego Harry'ego Kane'a, który jest topowym zawodnikiem, to z automatu chcą iść zobaczyć ten mecz, tylko po prostu dla niego. To jest też zasługa właśnie biznesu, że Bundesliga się stała właśnie taką topową, jeśli chodzi o średnią frekwencję. Chociaż nigdy nie było jakoś tak, żeby było źle, że były puste stadiony, zawsze były jakoś pełne. Teraz nawet druga Bundesliga ma bardzo dużą frekwencję, jeśli chodzi o kibiców. Mimo tego, że to jest druga liga, nie pierwsza, ale to też właśnie za sprawą tego, że są inwestorzy. Czyli znowu kasa. Tak, tak. Wszystko robi kasa w piłce nożnej. Tak. To jest jeden wielki biznes. No, jak tak. Znaczy ja kiedyś śledziłem właśnie, że nawet jakieś kluby były kupowane przez jakichś fejków i wiem, że była taka sytuacja z jakąś drużyną, w której zmieniono nazwę na Red Bull. To chyba nawet w Niemczech było. Jakaś drużyna została zmieniona z jakiejś tam nazwy. Przypomnę wam, zaraz tutaj napiszę, bo nie pamiętam. I ona się zmieniła po prostu na Red Bull. Nazwa klubu, herb, wszystko się zmieniło, no bo ktoś sobie chciał zrobić w tym biznes i zmienił sobie wszystko. Red Bull ma swoje udziały w niektórych właśnie drużynach piłkarskich, między innymi w Bundeslidze. Jest RB Lipsk, czyli Red Bull Lipsk. To chyba nawet o tą drużynę mi chodziło. No. W Austrii jest RB Salzburg. Są chyba jeszcze inne drużyny, ale to już tak mniej pieniędzy po prostu nie popują. Takie dwie główne topowe drużyny. I RB Lipsk to też jest właśnie fenomen, też za sprawą pieniędzy, bo tak jak można powiedzieć, z małego klubiku, takiego okręgowego, z sezonu na sezon stawał coraz wyżej, aż w końcu udało się do tej Bundesligi. W pierwszym sezonie Bundesligi, chyba jak dobrze pamiętam, a nie jestem pewna, na 9 miejscu byli. A potem z kolejnym, każdym sezonem Bundeslidze byli w czołówce, dosłownie w czołówce. Czyli do jakiejś takiej przysłowiowej okręgówki doszli do najwyższej ligi rozgrywkowej i aż do czuba tabeli potrafili dojść, tak? Tak. Ale to właśnie też za sprawą pieniędzy. Ogromny przypływ pieniędzy nagle i bum, drużyna wystrzeliła, także wszystko, co się dzieje w piłce praktycznie, to jest jeden wielki biznes. I teraz rzadko można spotkać tak naprawdę piłkarzy, którzy są oddani klubowi, a nie pieniądzom, bo teraz się włączyła nawet po transferze Cristiano Ronaldo Arabia Saudyjska, ich liga, i wykupują po prostu piłkarzy, nawet nie takich topowych piłkarzy, tylko po prostu chcą wykupywać piłkarzy za ogromne kwoty, co moim zdaniem to jest naprawdę chore. I oferują im wypłaty też w ogromnych pieniądzach, typu tak jak na przykład chcieli ściągnąć, nie wiem teraz kto to był, ale wiem, że chcieli mu dać 200 milionów euro za rok gry. To jest naprawdę dużo. To jest niewyobrażalne. Człowiek pójdzie, zagra kilka meczy i jest ustawiony do końca życia tak naprawdę. Ciekawi mnie właśnie to, dlaczego tak dużo chcą oferować piłkarzom. Bo czy dlatego, że jest tak dużo piłkarzy, tak dużo klubów i chcą właśnie spowodować to, żeby ten czub był taki, no nie wiem, nawet niech to trudno określić. No to jest właśnie trudno określić, dlaczego to tak poszło, kurczę. Żeby takie pieniądze płacić piłkarzowi za to, że biega za piłką, no, nie? No, ja też tego właśnie nie rozumiem. Kurczę, ja rozumiem, że są ogromne pieniądze w tym, bo to jednak te wszyscy sponsorzy, te prawa autorskie, prawa z mediów, z telewizji, to wszystko się sprzedaje i to z biletów, z karnetów, to wszystko idzie na klub i to generuje ogromne zyski, no ale tak jak teraz Arabia się właśnie włącza w jakby
ten taki główny piłkarski świat, to te kwoty, które oni proponują, no to jest przegięcie naprawdę. Ciekawi mnie to właśnie, dlaczego jest tak dużo pieniędzy ładowane. Wiadomo, na pewno skoro wkładają, to chcą też te pieniądze wyciągać, no bo to nic za darmo się nie dzieje, nie? Ale faktycznie jest ten sport tak oblegany, oglądany w telewizji, no reklamodawcy, no ciekawe to jest, ciekawy temat bardzo. No sport jako piłka nożna, no to jest najpopularniejszy sport na świecie i to właśnie generuje bardzo dużo zysków. Tylko, że no, Arabia Saudyjska to jest bardzo specyficzny kraj. Mhm. I oni teraz zaczęli tą piłką się tak naprawdę interesować z tego względu, że no, były te mistrzostwa, tak? I to jest wszystko pod pretekstem, że oni chcą wciągnąć kibiców, że oni nie są tacy źli. No wiadomo, jak tam wygląda sytuacja w tej Arabii. No nie jest zbyt ciekawie. Te wszystkie tam prawa ludzi też są łamane. I mi się wydaje, że oni po prostu chcą tą piłką to po prostu zakryć, żeby nie mówili o nich... Zaciemnić sprawę jasne. Tak, nie mówili o nich w ten sposób, że te prawa ludzi są tam łamane i w ogóle, tylko że piłka nożna, że się tam rozwijają, o tamto, sramto, a że mają pieniądze, bo mogą sobie pozwolić, bo te wszystkie ropy naftowe, tam te szejkowie i wszystko, no to będą ładować, tylko byleby odejść od tematu praw człowieka. I... Twoim zdaniem zabija to duch tego sportu? Te pieniądze tak, bo naprawdę jest dużo zawodników, którzy no, idą po prostu grać, bo są pieniądze i to widać. No, na przykład taki kurczę, no, trochę kontrowersyjny piłkarz, bo teraz poszedł do więzienia, no, powiedział prost, że piłka nożna już nie sprawia mu radości, on gra już dla pieniędzy, także dużo jest osób właśnie, które się wypowiada w ten sposób. Ale zdarzają się wyjątki, że odpuszczają, że nawet są w stanie zrezygnować całkowicie z pensji, byleby grać w piłkę, bo przynosi im dalej radość. Tylko, że no, obecnie to jest coraz rzadsze. No ja zawsze pamiętam, jak ciałowanie herbu i na koszulce i tak dalej, ci zawodnicy poświęcali, gryźli tą trawę i kochali klub, w którym grali, reprezentowali ten klub, jakoby, nie? A teraz to faktycznie, to może zanikać, no bo jeżeli komuś przynależności do klubu, jeżeli on za chwilę dostanie kilka milionów więcej złotych w innej drużynie i no tutaj każdego można złamać tą kasą, tak mi się wydaje. Zwłaszcza teraz obecnych młodszych piłkarzy, bo są osoby, które wypowiadają się, o Jezu, jak kochają ten klub, że to ich marzenie i wszystko, pograją z rok czy dwa lata i dostaną ofertę o wiele wyższą niż tego klubu, który się tak zapierali, że to ich marzenie, że od zawsze marzyli w nim grać, dostaną wyższą ofertę niż klub im proponuje i idą. I to się przekłada do tego, co na początku mówiliśmy, że mogą tam zaliczyć albo wyskok, progres, albo zaliczają regres, bo po prostu poszli za pieniędzmi. Coś pójdzie nie tak i jest w topa, siedzi na łapce, nie? Tak. To też się często zdarza. A powiedz mi, bo prześledziłem trochę się przygotowałem mimo wszystko. Widziałem, że na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo mocno zmieniają się zasady w piłce nożnej. Wiadomo, weszły dodatkowe sprawdzanie VAR-u, tak? Tak. A powiedz mi, teraz dzisiaj przeczytałem, że mają dodać dodatkową kartkę, niebieską kartkę, to o co też w tym jest chodzi? W ogóle, ja nie rozumiem w ogóle, no bo po co była to... żółta i czerwona, tak, nie? Tak, żółta i czerwona i to też żółtą i czerwoną każdy sędzia interpretuje inaczej, niby jest teraz ten VAR, który też dodali, który no, czasami zabija to piękno, bo nieraz były takie sytuacje. Czasami potrzebny jest i powinni go użyć, a go nie używają i to jest też masakra, ale te niebieskie kartki, co wymyślili, że zawodnik ma pauzować 10 minut, no to przecież to w hokeju jest... chyba tak było, nie? Tam na chwilę, na 3 minuty schodzi w hokeju na lodzie, nie? W hokeju, w piłce ręcznej wiem, że są czasowe, chyba jeszcze czasowe ostrzeżenia, ewentualnie to po prostu w podstawówkach się tak grało na czasowe ostrzeżenia. Ale nie, to nie jest dobre. Bo to po niebieskiej kartce ma schodzić na 10 minut tak, w boiska, tak? Ma zejść na i drużyna 10 ma grać minut. W 10 na przykład? Tak. Przez 10 minut, tak? Tak. Ma grać przez 10 minut, tam chyba te dwie niebieskie kartki, czy tam trzy, mają robić czerwoną kartkę. No ale to jest w ogóle nielogiczne, bo
Jest sędzia, który pozwoli grać po, na przykład, nie wiem, nadepnięciu na stopę, jest przywilej korzyści, drużyna gra dalej, a będzie sędzia, który się o to przywali, da tą niebieską kartkę, schodzisz na 10 minut. No i teraz co? Zawodnik musi uważać, żeby nie dostać kolejnej niebieskiej kartki, czy tam kolejnych dwóch, żeby nie dostać czerwonej. Która może być interpretowana przy na przykład lekkim zderzeniu się zawodników, tak, i tak dalej, prawda? To właśnie też zależy od sędziów, jak oni to zinterpretują, bo są sędziowie, którzy najlżejsze puknięcie interpretują tak, że o Jezu, żółta albo czerwona, a niektórzy to potrafią siebie skosić i sędzia nic nie zareaguje, także... Te niebieskie kartki to nie, to nie jest. Moim zdaniem to nie jest dobry pomysł. No, wielu ludzi też mówiło przy warze, tak, nie? Że to nie będzie dobry pomysł i tutaj się pojawia znowu teraz kolejny wymysł, że jakieś dodatkowe kartki. Pamiętam, kiedyś czytałem dawno temu, że miały być chipy w piłkach, żeby sprawdzać, czy piłka przekroczyła linię, czy też nie, żeby nie było sędziów liniowych, tylko ma być chip w piłce i ten chip będzie informował sędzie głównego, czy piłka wypadła. Ja ci powiem, że z tymi chipami to już próbowali. Poprzednich mistrzostwach świata w Katarze w piłce Adidasa były czujniki zamontowane, które miały wyłapywać, czy zawodnik na spalonym ją dotknął, czy nie. I to miała być właśnie informacja dla VAR-u, żeby rozpatrzyć, czy faktycznie ten zawodnik był na spalonym, czy jednak nie. No nie wiem, czy dalej to stosują, ale no była taka kontrowersyjna sytuacja, że Cristiano Ronaldo na tych mistrzostwach świata próbował strzelić gola, twierdził, że dotknął piłki, że strzelił tego gola, a piłka ponoć wychwyciła tylko, że musnęła go włosy, albo nawet, że nie musnęła go te włosy, tam były różne zdjęcia, ujęcia z tego VAR-u, tam jak on tam skacze do tej piłki, no takie przeboje są. Że niektóre technologie są. Czyli to też zabija duch piłki nożnej. Tak, bo czasami po prostu zamiast piłkarzy, dobra, gramy dalej, to skupiają się na tym, żeby po prostu zatrzymać. Mówię, o Jezu, bo to musi być sprawdzone, bo to tamto, sramto. Kamery, telewizja tak, i tak, tak dalej. Tak, no. Tak, to nie, niektóre rzeczy nie są fajne. Na przykład ten VAR, owszem, jak są takie sytuacje, no gdzie jest gąszcz piłkarzy, któryś się tam sfauluje i się zapiera, że nie, fajnie, sprawdzą to, bo mają te kamery, mają dojść jakieś tam inne spojrzenia, sytuacje, czy na przykład ręka w polu karnym. A na przykład spalone, milimetrowe, gdzie no teoretycznie niektóre to są śmieszne spalone, ale no są, według przepisów są, no się nic na to nie poradzi. No to sędzia by puścił takiego gola i byłby uznany, a no przez ten VAR no, są po prostu zabierane. A to też wpływa na drużynę, no jest gol, strzelą gola, się cieszą, a to nagle przychodzi VAR, że jednak nie było tego gola. No i teraz oni są podburzeni, zdenerwowani i to albo może ich rozkojarzyć, albo wpłynie na nich, że bardziej zaatakują. No ale częściej się właśnie obserwuje to, że no jednak są zawiedzieni tym, że tego gola im zabrali. No nie mówię tu o takich kilometrowych spalonych, gdzie czasami VAR sprawdza i faktycznie jest kilometrowy spalony. Ale o takich milimetrowych, że na przykład, nie wiem, czubek paluszka wystaje, albo kawałek łokcia wystaje. Tam. To kurczę, to takie coś, to tak, można mierzyć, jak ktoś biega na 60 metrów, no, nie? A nie przy takiej energicznym sporcie, jakim jest piłka nożna. Tak. Śledzisz nasz region, jeśli chodzi o piłkę nożną? Chodzisz gdzieś tu na lokalną drużynę na mecze, czy omijasz ten temat? No na mecze nie chodzę. Ale od czasu do czasu tam pośledzę, jak to tam idzie tej naszej Olimpii. No powiem tak, że oni to są takie jak jedna wielka sinusoida, że raz jest dobre, raz jest źle, raz jest dobre, raz jest źle i się za nimi po prostu nie nadąży. A tak ogólnie jakoś tak mocno się nie skupiam na tym, żeby, nie wiem, tutaj Olimpia czy ten, bo no, ja jestem z tego typu osób, które wolą no, taką bardziej poważniejszą piłkę pooglądać. Nie umniejszam im oczywiście, no ale wiadomo, no jednak to nie jest poziom, kurczę, europejski, nie? Wiadomo, że takie europejskie poziomy są przyjemniejsze dla oka niż takie okręgowe czy niższe ligi polskie. Przede wszystkim atmosfera na stadionach, kibice, no i wiadomo też zawodnicy, no nie oszukujmy się, no, z takiego top 5, czy na przykład z takiego Realu Madryt, czy z Barcelony, no zawodników postawić obok takich z trzeciej ligi polskiej, no to
jednak jest ogromna różnica. Ja kiedyś obserwowałem, jak obserwowałem jeszcze niektóre ligi polskie właśnie, to zauważyłem, że w Polsce potrafił być nawet taki fenomen, że jakaś A-klasowa drużyna potrafiła w Pucharze Polski wygrać kilka meczy z topowymi drużynami w Polsce, co w innych ligach nie miałoby w ogóle miejsca nawet, nie? Że jakaś tam A-klasowa, no Olimpia nawet też zrobiła taką furorę, że to wygrywała kilka meczy, grając chyba w drugiej czy w trzeciej lidze wtedy. Tak, nie? Oni byli wtedy w drugiej lidze, jak dobrze kojarzę, i doszli do półfinału, gdzie przegrali z drugą drużyną, drugą drużynę Lecha Poznań pokonali pod drogą, a przegrali z Lechem Poznań tym głównym. Z pierwszą drużyną. Tak, tak. To chyba za granicą chyba nie ma miejsca takich w pucharach, takich że takie, no, że niższe drużyny potrafią dojść. Są, że potrafią dojść wysoko, potrafią sprawić niespodziankę, chociażby na przykład taki Bayern ma pecha od kilku sezonów, że odpada w drugiej rundzie pucharu swojego krajowego. Co prawda w zeszłym sezonie odpadł z drużyną z Bundesligi, ale w tym sezonie odpadł z trzecioligowym zespołem. Kurczę. 2 lata temu też odpadł z trzecioligowym zespołem i wtedy chyba ten trzecioligowy zespół doszedł chyba do ćwierćfinału. Nie wiedziałem. Myślałem, że tylko w Polsce taki fenomen jest, że ktoś tam tak pogryzie trawę, by wygrać jakimś ekstraligowym klubem. To się zdarza. Ale to jest właśnie to, że no takie mniejsze kluby to po prostu no nie mają nic do stracenia, one idą na maksa, na taki zespół, a te topowe zespoły, one się nastawiają na to, że o, to jest trzecioligowiec, co sobie tam na 50%, tak, na 50% sobie zagramy, tam wyjdziemy drugim zespołem, tam tymi rezerwowymi wyjdziemy tam i będzie gładko, nie? Potem wychodzi mecz, tamci są nastawieni, full focus, a oni sobie tak lajtowo podchodzą i jest o matko, oni jednak coś potrafią i wtedy jest bum, trzeba szybko zmiany robić, bo nie można przegrać, no, ale jak oni się tamci zaprą, a tutaj jest nagle taktyka taka, 50%, nie wiedzą co mają robić, no to wtedy przegrywają. No i to się często zdarza właśnie. To kurczę, nie wiedziałem, myślałem, bo mówię, to tak jak się nie śledzi czegoś, nie, ale to fajnie, że mi to wytłumaczyłaś, bo nie wiedziałbym nawet, że w innych ligach też coś takiego się dzieje. Też się zdarza i to właśnie tych topowych się zdarza właśnie. A w Bundeslidze dużo Polaków gra w drużynach drużynach? No dosyć chyba ponoć dużo, ale z takich głośniejszych nazwisk, no to Robert Gumny gra, no, ale oni, no kurczę, no nie są jakoś tam traktowani tak, żeby, no jak Robert Lewandowski, nie ten poziom. Czyli nie zapowiada się na razie, żeby się nam pojawił drugi Robert Lewandowski? No, niby Dawid Kownacki miał być drugim Lewandowskim w Bundeslidze, bo poszedł, teraz chyba w Werderze jest, jakoś tak. No ale no, nie robi takiego fenomenu. Krzysztof Piątek też poszedł i miał się odbudować w Hercie, no a jak się odbudował, to każdy wie, że się nie odbudował, ale teraz się odbudował w Turcji na razie. Zobaczymy na jak długo. No, tak. Jedyny fenomen jaki to był, to był jeszcze na bramce Rafał Gikiewicz. Dosyć długo pilnował, żeby lewy nie pobił rekordu Gerda Millera, ale jednak w końcu strzelił do tego gola. Okay. Także to był taki większy fenomen. To nawet nie wiem, jaki to jest w piłkach. Widzisz, to bramkarz taki... Rafał Gikiewicz, to jest teraz w LKS-ie chyba. W Augsburgu wtedy grał i kurczę, wtedy to ten mecz to naprawdę miał zacny. Lewy próbował strzelić tego gola, żeby wyrównać ten rekord Gerda Millera, ale ten kurczę mu bronił. Chociaż w ostatniej akcji lewemu się i tak udało, to był wtedy, tak. Dosiągnął tego celu. Tak. Fenomen Lewandowskiego jest w ogóle, nawet jak ja oglądam jakichś youtuberów, gdzieś za granicę jeżdżą i mówią, że są z Polski, to pierwsze co to pada Robert Lewandowski nazwisko, nie? No. Także jest naprawdę znanym zawodnikiem. Bo Lewandowski zrobił też tą swoją... Grając w takich topowych klubach i mając osiągnięcia, a zwłaszcza jako napastnik, bo napastnicy są najbardziej jakby doceniani, no bo jednak oni są od strzelania goli i zawsze jak jest strzelony gol, to o, bo to on go strzelił, a reszta drużyny jest pomijana i dzięki temu no, napastnicy sobie wyrabiają zawsze marki.
No i grając właśnie w tym Bayernie przez tyle lat, strzelając tyle goli, wygrywając trofea, no to Lewy sobie zrobił markę, więc to nic dziwnego, że on jest na całym świecie rozpoznawalny, jest doceniany. Boli mnie jedynie tylko to, że w Polsce ludzie po prostu nie potrafią docenić tego, ile on robi swoją osobą dla kraju, dla Polski, bo jednak jest tą reklamą za granicą. I no, boli mnie to też, że no, są takie osoby, które no, nie mają pojęcia w ogóle nic o sporcie, a się wypowiadają na jego temat. Bardzo często jest hejtowany tak naprawdę za nic. No to chyba powinniśmy się jako naród, znaczy no właśnie, to jest tak, no, że my się nie potrafimy cieszyć z czyichś sukcesów, nie? Tak, jest, on bardzo często jest hejtowany za to, że osiąga sukcesy i ludzie mu omniejszają to, co on osiągnął i to, co zdobył, bo jednak rzadko się słyszy o tym, żeby w piłce nożnej, w tak popularnym sporcie, gdzie praktycznie każdy może teraz pójść i grać w piłkę, Polak osiągał takie sukcesy, więc no, moim zdaniem ludzie powinni doceniać, co osiągnął. Nie mówię, że mają go lubić, no bo wiadomo, nie każdy musi każdego lubić. To nie jest zupa pomidorowa, chyba go lubił każdy, nie? Ale to, co osiągnął, to powinni jednak szanować i doceniać, bo nie każdy jest w stanie to zrobić. No sami powiedzieliśmy, że skoro nie ma nikogo, kto na razie się gdzieś tam wysuwa na tego przysłowiowego drugiego Lewandowskiego, to chyba poba, dlaczego go nie szanować? Ale ludzie właśnie go, kurczę, nie doceniają, a za granicą obcy ludzie bardziej go doceniają niż Polacy i to też jest smutne. W Polsce też jest tak jakby inne spojrzenie na piłkę niż za granicą. W niektórych krajach piłka to jest po prostu religia, choćby w Brazylii oni tam żyją tą piłką. I dla nich, mimo tego, że piłkarz może mało osiągnąć, to on jest dla nich Bogiem, bo ma osiągnięcia, także tak to wygląda. W Polsce jest inne spojrzenie jednak na tą piłkę i wiadomo, jak też Polacy działają, jakim są taką mamy mentalność, że no, o matko mu się udało, jakim cudem, a mi nie. No, skąd tak, on ma pieniądze, tak, nie? Tak, właśnie to wygląda, no. To jest właśnie ten fenomen Lewandowskiego, ale na razie na horyzoncie nikogo nie ma takiego z naszego kraju, który byłby w stanie dorównać Lewandowskiemu jego osiągnięciom. Na razie może kiedyś będzie, ale na razie nie ma, więc no, ludzie powinni się po prostu cieszyć, że mieli w piłce kogoś takiego, kto, przepraszam, dalej mają, bo wciąż gra, tak, jeszcze tak. Kariery nie zakończył, że wciąż mają kogoś takiego, kto takie sukcesy osiąga, bo to naprawdę u nas w kraju jest rzadko spotykane. A byłaś na meczu Bayernu kiedyś? Nie byłam, ale w przyszłości planuję i jest to moje marzenie. Jeżeli się nie uda na mecz Bayernu, to chociażby nawet stadion zwiedzić, jest to jedno z moich marzeń, bo no, to zobowiązuje, jestem ich kibicem, to zobowiązuje, żeby się w końcu tam pojawić albo ewentualnie zwiedzić ten stadion, bo jeżeli chodzi o mecze takich topowych drużyn, to jest bardzo ciężko tam pojechać. To już nie jest kwestia finansowa, bo to tam te karnety pewnie, tak, co? Nie są jakieś drogie, tylko no, szybko to potrafią wykupić. Karnety potrafią być wykupione już sezon szybciej. Potrafią być zaklepane i na kolejny sezon, jak już niby są dostępne, to już i tak są jednak wykupione. Czyli żeby się dostać na jeden mecz, to trzeba byłoby załapać się na karnet. Czy można też taką wejściówkę gdzieś tam kupić? Nie tyle na karnet, tylko na bilet. Okay. Tylko, że wiadomo, no, ci co są tam na miejscu, to prędzej mają bilety, a to jednak z zagranicy to trzeba ogarnąć całą podróż, tam ewentualnie nocleg, także to jeszcze tu logistyka do tego dochodzi. Nie, znaczy wiadomo, to jest akurat do ogarnięcia, nie? Wiadomo, oni też na miejscu mogą te bilety kupić, a tutaj jedynie sprzedaż internetowa przez ich sklep i to też tam inaczej trochę wygląda, jest trochę ciężej. Nie mówię, że się nie da wcale tego zrobić, ale to na przykład na takie bardzo topowe mecze z czołówki, na przykład na Der Klassiker z Borussią Dortmund, to jest bardzo ciężko dostać bilet, bo one jak już są dostępne, to miejscowi po prostu wykupują je, potrafią 10-15 minut wykupić. Ile tam wchodzi na stadion, ile wchodzi ludzi na stadion na Bayernie? Na Bayern wchodzi 75 tysięcy na cały stadion. Wiem, że mieli powiększać o liczbę krzesełek, ale chyba jeszcze tego nie robili. Największym stadionem, jeżeli chodzi o pojemność, to jest Signal Iduna Park, stadion Borussii Dortmund. Tam chodzi chyba 90, nie, 90 chyba 3 tysiące ludzi, także ogrom.
Bo oczywiście co do liczby to mogłam pomylić, bo wiadomo, to są tysiące, ale no... Okej, okay, to jest akurat takie, nie no, ten, no, chodzi no, o po prostu o rząd wielkości. Mimo tego, że one są takie ogromne, że tyle ludzi mogą pomieścić, to są wykupywane, potrafią być wykupione do zera. To tylko pozostaje mi życzyć Tobie, żebyś spełniła swoje marzenie. Najpierw spełnij swoje marzenie jakieś biegowe, a później śmigaj na mecz Bayernu. No. Dzięki. Na pewno będę próbowała pojechać. Mówię, to jest... Być tam osobiście i zobaczyć to wszystko na żywo, te emocje, ludzie dookoła, ten hałas, te dopingowanie. Wypić jest... tego browarka niemieckiego, nie? Akurat z tym to bym się wstrzymywała, ale no, po prostu być między tymi ludźmi, ten cały klimat, te wszystkie emocje poczuć na własnej skórze, nie tylko kurczę przed telewizorem. Czasami jest cisza w domu dookoła, tylko telewizor i słuchać tych kibiców, to jednak nie jest to samo co na żywo. I ty grałaś w piłkę nożną? Ja osobiście nie grałam jakoś tak na poważnie w piłkę nożną. Chciałam zawsze trenować piłkę nożną, jak byłam w podstawówce, ale no niestety nie wyszło, bo nie było nigdy drużyny na mój rocznik. A zawsze jak były, to kurczę, albo były bardzo po prostu drogie treningi, albo się zaraz rozpadało. No i nie było, no ale sobie grałam tak amatorsko na podwórku. W podstawówce też z osobami, które też grały w piłkę, utworzyliśmy sobie taką osiedlową, podwórkową ligę. Okay. Podzieliliśmy się takie dwu-trzyosobowe zespoły i zawsze na przełomie tam zimy, wiosny, tam wiosna i lato, jesień wychodziliśmy i sobie tam graliśmy 2-3 mecze dziennie, wieczorami. Byłaś jedyną dziewczyną, czy były inne dziewczyny? Nie, u mnie na osiedlu były też inne dziewczyny. Tak? Były, tak, tak. Na przykład moja sąsiadka też była, także nie byłam jedyną dziewczyną. Zawsze było coś fajnie, także... Grałam sobie tak amatorsko, trochę w szkole też grałam na tak zwanych SKS-ach, można powiedzieć. No to wiem, o co chodzi, no. Były robione 2 razy w tygodniu. Zajęcia dodatkowe tak, po prostu i jakieś tam wybierało się dany sport, no. Tak, no i... A obserwujesz piłkę nożną kobiet? Tak, ale nie często, no bo jest... Piłka nożna kobiet bardzo jakby pomijana, bardzo ciężki dostęp do tego jest. Dużo meczy na przykład jest pokazywanych o godzinach, gdzie na przykład ludzie są w pracy. Godzina 12, 13 są mecze kobiet, albo są transmisje na przykład na Facebooku, albo są transmisje na YouTubie na żywo. Także, a niektóre kluby mają swoje po prostu strony i na nich robią transmisje, no bo po prostu piłka nożna kobiet jest pomijana. No, ludzie twierdzą, że to jest podobno emocjonująca, bo obserwowałem kilka takich kanałów, gdzie tam pokazywali piłkę nożną kobiet, gdzie ta krew się lała z nosa, a dziewczyny nadal czochrały w piłę, tak, nie? Tak, tak. To jest właśnie ta jedna różnica między męską a damską, że kobiety, one się tam równo faulują, ciągną za włosy wszystko, ale dalej grają, bo grają, a faceci tak jak na przykład, no nie umniejszają wszystkim, bo nie każdy tak jest, ale na przykład no, taki Neymar, który tam nieraz został lekko puknięty, to tak potrafił przeaktorzyć. Albo ostatnia sytuacja z właśnie polskiej ekstraklasy, gdzie chyba tam był aut, było 2 piłkarzy i tamten jeden go odepchnął, bo chciał wziąć tą piłkę, a on zaaktorzył, że dostał razu w twarz, nie? Zaraz na gleba, na ziemię, nie? To... No, tak zwane fikołki, tak. To widziałem. A najlepsze jest, jak dostaną gdzieś właśnie po twarzy, a się turlają po ziemi, trzymają za nogę. To jest w ogóle... Czyli kabaret taki tak, trochę, tak, nie? Tak. A u kobiet nie, u kobiet rzadko się to zdarza, żeby takie kabarety były. Nieraz zdarzy mi się obejrzeć drużynę żeńską Bayernu na YouTubie. Ewentualnie jak jest jakiś tam poważniejszy mecz, to jest transmisja na Viaplay, ale to zawsze właśnie taki po południowych godzinach. Więc tam śledzę jak już bardziej, to tak kurczę facebookowo, instagramowo. No dobra, to przejdźmy wreszcie do tego biegania, bo nie możemy całego odcinka przegadać o piłce. Jak to się stało, że zaczęłaś biegać? Opowiadaj. Tak, zaczęłam biegać dzięki mojej pani z WF-u w szkole średniej. Wcześniej to tam było właśnie tylko bieganie takie za piłką. A jak był ten COVID, to siedzieliśmy w domach. W domu co prawda sobie tam ćwiczyłam, no ale nie wychodziłam biegać, no bo wiadomo, COVID. No i pani z WF-u napisała już, jak tam się ta sytuacja z tym COVID-em zaczęła uspokajać, ale wciąż były zdalne. Napisała, że jest taka opcja jak parkrun i że za 6 parkrunów można dostać 6.
Mhm. No i mówię, okej, spróbuję. No i tak poszłam na pierwszy parkrun i się spodobało, więc tak zaczęłam biegać. Tylko, że no, biegałam na tych parkrunach, bo wiadomo, na początek było, o Jezu, bo jednak bieganie samoistne takie to jest, że nudne. Mhm. No ale tak z czasem bardziej się jakby, nie wiem, uspokajałam wewnętrznie podczas tego biegania, potrafiłam się wyciszyć, tak bardziej skupić się na swoich przemyśleniach. No tak bardziej mi się to spodobało, ja tak się wkręciłam, ciągnęłam po prostu. Można powiedzieć, że obecnie to nawet uzależniłam. No i tak chodziłam na ten parkrun i potem doszła do tego amatorska liga biegowa, gdzie były różne biegi. Bardzo fajne imprezy sportowe. Brałam w nich udział, także to też mi się spodobało, to poczułam tą adrenalinę taką w rywalizacji, trochę coś innego, bo wiadomo, parkrun to tam nie jest nastawiony na rywalizację, a jednak w tej amatorskiej tam ta rywalizacja w jakimś stopniu była. No, spodobało mi się to i tak, kurczę, biegam. Biegasz i widzę, że bardzo mocno działasz też w tym bieganiu. Pojawiasz się praktycznie wszędzie. Gdziekolwiek się dzieje w naszym mieście biegowego, to ty tam jesteś. Jak się teraz wszedłem, bo szukam dziewczyn, będę szukał dziewczyn do pewnego tam projektu, jeżeli chodzi o bieg kobiet, wchodzę na listę pierwszych, co to swoje nazwisko, nie? Tak, tak. No staram się brać udział we wszystkich takich biegach, bo jednak no jest to coś, co robię dla siebie i robię to dla siebie w pozytywnym znaczeniu, bo lepsze jest to niż siedzenie na przykład w domu przed komputerem. Mhm. Co prawda kiedyś lubiłam sobie pograć w komputer, potrafiłam posiedzieć, ale to nie było tak, że cały dzień spędzałam przed tym komputerem. A obecnie no nie wyobrażam sobie siedzieć, jakoś tak mnie nie ciągnie do tego, a ja uważam siebie za taką osobę energiczną, która zawsze musi coś robić. Jak siedzę dłużej niż 2 godziny, to po prostu muszę wstać, pochodzić, bo mnie nosi. Także staram się brać udział we wszystkich imprezach sportowych, jeżeli się tylko uda. Bo po prostu uważam, że jest to z korzyścią dla mnie. Przede wszystkim spotykam się z ludźmi, którzy też są bardzo w porządku, są fajni. Też się fajnie z nimi gada, także oprócz tego, że robię coś dla siebie, to jeszcze towarzysko się spotykam, więc no, same przyjemności tak naprawdę. A stawiasz sobie jakieś cele w bieganiu? Obecnie sobie stawiam takie, że po prostu się podciągnąć, żeby zrobić progres, bo nie oszukujmy się, na początek jak zaczynam właśnie tą przygodę z bieganiem, no to jak były tylko te same parkrany, no to po prostu biegłam, żeby po prostu przebiec te 5 kilometrów. Nie zwracałam uwagi na to, żeby zrobić jakiś progres czy coś tam. No a teraz jednak jak w zeszłym roku poczułam tą adrenalinę z tej amatorskiej ligi biegowej, no to stwierdziłam, że jednak chcę się podciągnąć, bo no samo takie bieganie zwykłe no nie wystarczy do takich rywalizacji i obecnie. Czyli chcesz się trochę pościgać też. Tak, tak, czasami tak. No taką nutkę rywalizacji wrzucić po prostu. No, tak. Ja już teraz myślę o tym, żeby po prostu sobie biegać, a ty już teraz jesteś na etapie, gdzie chcesz po prostu gdzieś tam sobie podskoczyć w statystykach własnych takich pewnie na początek, co? Tak, w własnych statystykach. Jeżeli się uda, to jakieś po prostu cele czy osiągnięcia na właśnie tych takich biegach zorganizowanych. Nie jestem jakaś taka, żeby po prostu nie wiadomo za jaką wszelką cenę to osiągnąć, bo nie na tym mi zależy. Tylko po prostu chcę się podciągnąć, żeby wiadomo, ta rywalizacja nie wyglądała tak, że się nastawię, że o, pobiegnę, może uda mi się wygrać, a tu bach, jestem ostatnia. Nie, chcę właśnie się trochę podciągnąć, żeby jednak widzieć, że ten progres jest. No, bo to zawsze też daje tą motywację, a wiadomo, sama motywacja też nie wystarczy. Musi być dyscyplina, bo bez tego to ani rusz. Umiesz połączyć te swoje dwie pasje, czy jedna drugą wypiera poprzez brak czasu na przykład? Nie wypiera. W sensie u mnie akurat jest tak, że bieganie nie wyklucza piłki, tylko wiadomo, jeżeli biegam, no to nie trenuję piłki. W piłkę jak już to sobie pogram tak amatorsko. A czasami po prostu zamiast piłki wybieram bieganie, no bo jednak piłka to jest z natury sport zespołowy. No tak. Samemu wyjść pokopać piłkę jest fajnie, ale to się nudzi bardziej niż kurczę takie bieganie. No to możesz żonglerkę sobie jedynie uwiązać, tak, nie? Tak, tak. No, tak wyjdzie się na boisko, jest się samemu, to
z 20 minut i nuda i wracasz do domu, a bieganie to jednak jak sobie założysz ten cel, że idziesz na 15 km, to jednak biegniesz te 15 km, niezależnie tego, czy jesteś samemu, czy z kimś, nie? Czyli idzie tą pasję akurat pogodzić bez problemu. Tak, to idzie pogodzić bez problemu. No dobra, to co pogadaliśmy trochę o piłce, trochę o bieganiu. Trochę było. Ja tobie życzę wszystkiego co dobre, żebyś w tym sporcie mogła sobie podwyższać tą poprzeczkę, jeżeli działasz w tym kierunku. Bo tobie życzę, żeby tobie ten progres wszedł, no i co, życzę ci tego upragnionego meczu na stadionie Bayernu. Dzięki. Mówił dla was Andrzej, wy jesteście na kanale Biegnie. A my widzimy się z następnym gościem. Cześć!